Czasami ucząc dzieci, na czym polegają relacje z Bogiem, korzystamy z krótkiego czterowiersza. Oto jest Kościół, tu jest jego wieża. Otwórz drzwi, a w środku zobaczysz ludzi. Ale myślę, że to nie do końca tak wygląda. Powinno się raczej mówić: oto budynek, tu jest jego wieża. Otwórz drzwi, a w środku zobaczysz Kościół. Uważam, że czasami Kościół myli się nam z budynkiem, a przecież Kościół to nie jest budynek. Kościół to ludzie, którzy mają relacje z Chrystusem dzięki Duchowi Świętemu. To społeczność ludzi, którzy wzrastają w relacjach z Bogiem. Kościół to społeczność ludzi na różnym etapie rozwoju więzi z Bogiem opartej na miłości i zaufaniu. To ludzie czyniący postępy. Niektórych z Bogiem wiąże silna więź zaufania, inni dopiero zaczynają, jeszcze inni są gdzieś po środku. Ale wszyscy uczestniczą w dynamicznym procesie wzajemnych oddziaływań z Bogiem, ze sobą nawzajem i z otaczającym ich światem. Co ciekawe, Kościół, czyli lud Boży, świadczy także o Bożej miłości do świata. Któż może ją przedstawić lepiej niż ci, którzy doświadczyli miłości Boga i Jego przebaczenia? Kościół to nie budynek, Kościół to ludzie.